Moody's faktycznie e, nabrała wody w usta. E, agencja oczywiście ma prawo do tego, żeby wstrzymać się z decyzją. Tak bywało też w przeszłości, gdzie po prostu e, żadnego komunikatu, żadnej decyzji, poza tym, że, że żadna akcja nie została podjęta. Moody's nie wydawał, więc, więc oczywiście no, z decyzją agencji się nie, nie, nie polemizuje. Można mieć pewne wątpliwości co do spójności komunikacji, bo przypomnę, że w sierpniu Moody's wydało oficjalnie na, na ich stronie w dziale Polska m, taki komentarz, że e, bardzo słaba dynamika ujemna inwestycji w pierwszym e, półroczu to jest m.in. efekt pogorszenia klimatu inwestycyjnego w wyniku sp, e, sporów politycznych. E, m, natomiast jeśli wrócimy do majowego uzasadnienia Obniżki perspektywy, bo przypomnę, że Moody's obniżył nam perspektywę ratingu na negatywną, co oznacza, że teoretycznie w każdej chwili mogą ten rating obniżyć. I w tym uzasadnieniu czytamy, że właśnie taki wpływ pogorszenia klimatu na inwestycje, jeśli on będzie uzauważalny, no to wtedy jest to jedna, jeden z warunków obniżenia tego ratingu. I w sierpniu Moody's zaznacza, tak, ten wpływ widzimy. A we wrześniu nic nie robi, mimo że pojawiły się też inne, jakby materializują się pewnego rodzaju inne zagrożenia, jak na przykład no bardzo mm, trudny budżet 2017, i jeszcze prawdopodobnie trudniejszy budżet 2018. Wydaje mi się, że agencja chce przekonać się, co rząd zrobi z wiekiem emerytalnym, tak? Bo, bo jednak spośród tych kilku kontrowersyjnych decyzji, które zapadały do tej pory, no niektóre były faktycznie kontynuacją zapowiedzi wyborczych, tak jak wdrożenie programu 500+, gdzie indziej trochę zostało to rozmyte lub nawet dość mocno, jeśli chodzi o konwersję kredytów rynkowych, w zasadzie całkowicie temat umarł, tak? Więc z punktu widzenia agencji to jest duży plus, więc być może analitycy agencji liczą na to, że posłowie też rozwodnią ten projekt obniżenia wieku emerytalnego i dają pewnego rodzaju szansę rządowi wykazania się rządowi posłom przede wszystkim wykazania się w tym temacie jeszcze do końca roku i w styczniu podejmą decyzję już mając pewność co w tym temacie zostało zrobione